chodziłem jeszcze do przedszkola, miałem niecałe 4 lata, to kolega przybiegł mówiąc, że jego tata jest trenerem. To od razu przychodząc z przedszkola do mamy, błagałem ją, żebyśmy pojechali na pierwszy trening. No i pojechaliśmy dorobczyć na pierwszy trening. Trenerzy mieli do mnie co wątpliwości, bo najmłodszy rocznik był rok starszy od mojego. No, że mały, że coś tam potrzebują, to będą podnosić rodzice odpowiedzialność, no ale po tym treningu, że dobrze, już możesz zostać. W ubiegłym roku wziąłeś udział w turnieju w Warszawie, w finałowym turnieju w Warszawie z podwórka na stadion, tak? To jest turniej Tymbarku. Opowiedz coś o przeżyciach, emocjach związanych z tym turniejem. Dla każdego dziecka uczestniczące w tym turnieju w Warszawie to były ogromne przeżycia. Grać na boiskach treningowych Legii Warszawa, widzieć prezesa z Polskiego Związku Piłki Nożnej i największe przeżycie, żeby zagrać na tym stadionie narodowym. A powiedz mi, kto jest twoim piłkarskim idolem i dlaczego akurat ten zawodnik, bo na pewno takiego masz. Moim piłkarskim idolem jest Riyad Mahrez i Przemysław Frankowski. Riyad Mahrez dlatego, że dobrze wyszkolony technicznie i rozumie taktyczne założenia, a Przemysław Frankowski z tego względu, że umie zagrać na każdej pozycji, na prawym skrzydle, lewym, obronie, pomocy. Jest uniwersalny. Tak, uniwersalnym zawodnikiem. A powiedz mi, mój drogi, jakie są twoje mocne strony i te, które nad którymi jeszcze musisz popracować, czyli te nieco słabsze? Mocne strony to technika, przygotowanie fizyczne, taktyka, ale trochę słabsze strony to jest też z regeneracją, żeby zregenerować się, wyspać dobrze albo po prostu odpocząć tak w końcu. A na boisku to takie przejścia z ataku do obrony szybsze, czy coś takiego. Jakie masz marzenie największe związane z piłką nożną? Co chciałbyś osiągnąć? Chciałbym zagrać dla FC Barcelony i dla kadry narodowej. Barcelona to jest twój ulubiony klub? Tak.